Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Padło tu wiele propozycji i teraz poprosimy, czy ta mapa drogowa Platformy jest nadal taka sama, czy inna, czyli o ten scenariusz Platformy. Bardzo dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że mam pewien dyskomfort, dlatego że uważam, że niestety, może dlatego, że jestem ekonomistą, euro przede wszystkim powinno być domeną ekonomii, a nie polityki. I tej polityki w tym euro jest niestety za dużo. I uważam, że ze szkodliwością dla naszej gospodarki, ze szkodliwością dla Polski, ze szkodliwością dla tego, w jakich warunkach przy wprowadzeniu euro będziemy się poruszać. Oczywistym jest fakt, to powiedział też pan przewodniczący Olejniczak, decyzja w sprawie euro została podjęta. Ona nie została podjęta w głosowaniu Polaków w referendum, którym było 40%, w którym było ponad 50% ludzi i oni jasno powiedzieli, że są za wejściem do Unii Europejskiej, są za przyjęciem euro i w tej chwili wszelkiego rodzaju straszenia, dyskusje takie negatywne, wprowadzanie niepewności po prostu szkodzi i zupełnie niepotrzebnie też mąci Polakom w głowach, dlatego że w końcu ludzie zaczynają się zastanawiać, czy my tak naprawdę chcemy wchodzić do tej strefy euro, czy nie. Ja uważam, że dzisiaj każda odpowiedzialna, poważna siła polityczna musi być za wprowadzeniem waluty euro do Polski, dlatego że zostały podjęte pewne zobowiązania, zostały podpisane pewne dokumenty. Dzisiaj próba takiego politycznego dyskutowania, takiego diagnozowania sytuacji, w której właściwie już na końcu można zauważyć, że może to euro w ogóle nie jest potrzebne, byłoby dużą nieodpowiedzialnością polityczną i byłoby złamaniem pewnych zasad, które w polityce międzynarodowej są stosowane. Znaczy, oczywiście pojawią się ugrupowania polityczne, które będą negowały, które będą w ogóle wzywały do być może wyjścia z Unii Europejskiej? Pewnie tak. Ja rozumiem w tym momencie polityczną obawę Prawa i Sprawiedliwości, że to miejsce tam jeszcze bardziej na prawo, przepraszam, że patrzę teraz na pana Janusza, ale nie o niego chodzi akurat, to miejsce bardziej na prawo przy wyborach do Parlamentu Europejskiego może zostać zagospodarowane przez inne siły polityczne, skrajne siły polityczne, takie prawicowe, związane z różnymi, nie wiem, rozgłośniami radiowymi czy innymi instytucjami, które mogłyby doprowadzić do tego, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby kłopot polityczny. I stąd ta niepewność przed eurowyborami, stąd niechęć do wprowadzenia euro, stąd niechęć do podawania terminów, dlatego że po prostu mogłoby to się skończyć jakimiś perturbacjami politycznymi. Na zarzut, czy Prawo i Sprawiedliwość mogło wprowadzić euro wcześniej, kiedy było u władzy, ja odpowiem, no raczej nie mogło. No problem polega na tym, że nie spełnialiśmy wszystkich makroekonomicznych wskaźników i powiedzmy to sobie jasno, nie wplatajmy tej polityki aż tak mocno. Oczywiście, gdyby z pełną odpowiedzialnością koledzy zabrali się za budżet, ograniczyli deficyt, zmniejszyli wydatki publiczne, czyli nie podwyższyli wynagrodzeń czy emerytur, czy rent, co ma skutki społeczne, no, być może byłoby to możliwe, ale ja jestem przekonany, że żadna siła polityczna w tym czasie nie odważyłaby się na to. A rzeczywiście ten dwuletni wzrost gospodarczy, który mieliśmy, no, dzisiaj jest już historią. No, dzisiaj żyjemy w innym otoczeniu, w zupełnie innej rzeczywistości i to, co się działo dwa lata temu, na pewno jest dzisiaj zmianą. Dlaczego Platforma Obywatelska, dlaczego premier Tusk tak mocno dyskutuje i tak mocno prze do ustalenia mapy drogowej euro? No nie tylko dlatego, że chce zrobić z tego fakt polityczny i teorie spiskowe, panie marszałku, jestem przekonany, są nieprawdziwe. To nie jest umowa pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą, że chcemy zająć czymś społeczeństwo, tylko chcemy bardzo poważnie dawać sygnały do międzynarodowej grupy inwestorów, że Polska jest poważnym państwem, ogromną, liczącą się już w świecie gospodarką, bo nie jesteśmy malutką gospodarką, jesteśmy dużą gospodarką europejską, piątą, przepraszam, nie piątą, w ilości ludzi jesteśmy piątą, natomiast najmocniejszą w sektorze tutaj całej Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy gospodarką, która ma wyznaczone kryteria ekonomiczne, a ja przypomnę, że wejście do ERM2 to nie jest tylko i wyłącznie fakt polityczny, to jest konieczność spełnienia pewnych kryteriów makroekonomicznych, o których państwo dzisiaj dyskutowaliście. To są kwestie deficytu budżetowego, to są kwestie rzeczywiście najtrudniejsze kwestie stabilności waluty, to są kwestie dotyczące ograniczenia długu publicznego i oczywiście, że w sytuacji, kiedy cały świat znajduje się w kryzysie,
Niektóre z nich są trudne do spełnienia, ale w dalszym ciągu pokazują jasny komunikat tym, którzy pożyczają nam gigantyczne pieniądze, że jesteśmy krajem, który poważnie myśli o swojej ekonomii. Że nie jesteśmy krajem, który będzie wyrzucał pieniądze, ogromne pieniądze, bez przemyślenia. I oczywiście najważniejszym, takim najistotniejszym elementem, który mówił pan marszałek, jest kwestia ustalenia kursu walutowego. To jest najważniejszy polityczny i ekonomiczny, najważniejsze ekonomiczne wyzwanie, które czeka nas przed rozpoczęciem MR-em. Dlatego, że jeżeli nie dojdziemy do konkretnego, sensownego kursu, no to po pierwsze albo rzeczywiście będziemy wchodzić na kursie, który może spowodować no, inflację, to są te warunki makroekonomiczne, jeżeli będzie za słaba złotówka, spowoduje natychmiastowo po wejściu do strefy euro inflację, albo jak będziemy wchodzić za mocnym kursem, to będziemy cierpieć. Ja nie wiem, co mówił dzisiaj pan ambasador Słowacji, ale jestem przekonany, że przy kursie, którym oni wchodzili, dzisiaj będą mieli większe reperkusje ekonomiczne, niż gdyby weszli przy kursie słabszym, takim jak tutaj było mówione, na przykład kwoty dla złotówki około 4,20 zł. Niewątpliwie te reperkusje ich eksport odczuje. Istota wejścia do euro jest przedyskutowana. Wszyscy ekonomiści są zgodni co do tego, że trzeba wejść, niezgodni co do terminu, mówiąc o niebezpieczeństwie dla Polski utrzymania tego ryzyka walutowego. Ale ja chcę tylko powiedzieć krótko o interwencji rządowej, która miała miejsce, tej interwencji, która no, była i krytykowana, dlaczego premier powiedział o kursie, którego chce bronić, tak? Bo powiedział o tej kwocie 5 zł, czy było to potrzebne. Ja mogę powiedzieć, że interwencje słowne bardzo często się zdarzają. Natomiast też interwencja rzeczywista wynika z tego, jakie obroty na rynku walutowym były w Polsce. Obroty na rynku walutowym, to jest informacja, którą pozyskałem od przewodniczącego KNF-u, jeszcze zanim się rozpoczął ten proces sprzedaży przez rząd Polski euro posiadanych z funduszy unijnych, wynosiły około 70 do 100 milionów euro. One są liczone w dwie strony. Czyli tak naprawdę było to ilość waluty, która przechodziła w dziennych transakcjach, wynosiła 30 milionów euro. No to zastanówcie się Państwo, czy w takiej sytuacji, kiedy przy tak niewielkich obrotach wystarczy mała instytucja finansowa, żeby tym kursem manipulować, rząd nie powinien po prostu rozpocząć procesu sprzedaży posiadanych przez siebie walut, które są liczone w miliardach euro, po to, żeby ten kurs stabilizować. Złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły.